Dzień dobry, kochani. Cześć. Słuchajcie, jest dzisiaj... Jaki dzień? Powszedni. Środa. Patrz. Środa. Wczoraj był dzień wolny, święto. Boże, co oni... No, paru gamoni wystarczy, żeby cały ruch... Wstrzymać. No. Jeden nie wie, co to jest rondo i już jest problem. Dzisiaj jest środa, jedziemy kupić płyty, takie półki do szafy, bo ja sobie w garderobie wymyśliłam, że wyrzucę, tak jak mówiłam wam, bardzo dużo rzeczy powyrzucałam i zrobiłam po prostu czystkę, totalną czystkę. I myślę, teraz... to już odcina grubą kreską wszystko, nie, co było. Nie, słuchajcie, kiedyś. Buty i tak... Te, których nie nosiliśmy, wyrzuciłam. Jakieś albo zniszczone, albo totalnie. Te, które się nadawały, to tam poszły do tych skrzyń. I ciuchy tak samo, wiecie, po prostu to, co nie nosi, to, co już wiem, że nie będę nosiła, czy tam, a to po prostu poszło. No bo jaki sens jest latami to wszystko przechowywać? Nie ma sensu. Zobacz, ile liści. Wszystko uschło. Nie, to od upału. I wymyśliłam sobie, że w takiej ogromnej szafie w garderobie, którą mam, naprawdę ogromna jest ta szafa, zrobię półki, takie duże, duże, specjalnie tam u stolarza w sklepie poprzecinane półki i z tych, i tam po prostu będę układała to wszystko, co dla kotków, wiecie, jest, bo tego jest coraz więcej tak naprawdę. Tego przybywa, a ja ciągle tylko się plątam między kartonami, między pudełkami, między gratami, więc ja to po prostu wszystko chcę mieć w jednym miejscu i tam to będzie miejsce idealne. Więc tak jakby w szafie na półkach będą moje rzeczy, Artura rzeczy, tam ciuchy, buty, reszta będzie w szafie, w tej ogromnej szafie w sypialni. A tutaj w tej ogromnej szafie, takiej zamykanej w garderobie, będą te rzeczy dla kotków. Bo ja mam taki schowek, ale tam jest właśnie tam, to tam, wiecie, mogą być transportery, jakieś tam kuwety, takie rzeczy. A te inne rzeczy, które tam wymieniam, wiecie, kocyki, kołderki, materacyki, zabawki, jakieś tam różne, które są wymieniane, jak maluchy się rodzą i potem tylko dokładane, zmieniane, wymieniane w zależności od wieku, to po prostu tam sobie będę wszystko przechowywała. I no i powiem wam, że cieszę się, że takie coś wymyśliłam, bo tam jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Dzisiaj w nocy, tak jak wczoraj wrzuciłam filmik, to zawrzało. Wysłaliście mi tyle komentarzy. Zresztą w wiadomościach prywatnych też, wszędzie. Po prostu mam tyle wiadomości jeszcze nawet nieprzeczytanych, bo nie jestem w stanie wszystkiego od razu czytać. Znaczy, wiecie, ja bym mogła wszystko przeczytać, ale też chciałabym odpowiedzieć wszystkim, a nie jestem w stanie. Więc na bieżąco będę się starała. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa, za słowa otuchy, za słowa wsparcia. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Ja wiem, większość z was, która już taką stratę przeszła, przeżyła, no pisze mi, że tylko czas tutaj pomoże. Wiecie, ja myślę, że z mojego tak punktu widzenia to czas na pewno pozwoli troszeczkę uśmierzyć ten ból, ale myślę, że to do końca życia i tak zostanie. Tylko ten ból będzie po prostu mniejszy. Ale nie ma innego wyjścia niż pogodzić się z tym. Ja mam o tyle dobrze i fajnie, że mam Artura, mam kotki, tak jak piszecie, że ja na szczęście mam zajęcie, mam wsparcie, mam rodzinę i, Myszko, i mam dla kogo żyć. Od punktu wyjścia.
jeden ktoś to przeżył, patrzy na to z innej strony. Tak, to też zależy od charakteru, od więzi z rodzicem, tak, jaka była. No, od wielu czynników tak naprawdę zależy to, jak my to przeżyjemy. Każdy ma jakieś tam indywidualne swoje przeżycia i każdy to przeżył na swój indywidualny sposób. I tak samo ja będę musiała przeżyć to na swój sposób. Jak na razie robię dobrą minę do złej gry. Staram się robić wszystko, żeby nie myśleć. Znajduję sobie zajęcia i Arturowi też przy okazji. Musisz się, myszko, wziąć za siebie. No, myślę, że po prostu z czasem wszystko może jakoś będzie. Bo na razie to tak, wiecie, to jest wszystko tak świeże. No trzeba sobie zajęcie znaleźć, nie? No na razie zajęcie sobie znajduję. Jak widzicie, znajduję pomimo upału. Chcę coś robić, bo ja to wszystko tak naprawdę rozgrzebałam jeszcze jak tata był w szpitalu. I to wszystko tak zostało i tyle czasu leży. No i stwierdziłam, że muszę to ogarnąć i też chcemy pomalować, kupiliśmy farbę. Robić co mam, tylko żebym, wiecie, więcej sił miała, energii. Żeby Artur się nie nudził. Żeby Artur się nie nudził też, bo nie możemy pozwolić, żeby Artur się nudził. Więc ja dbam o to, żeby się też Artur nie nudził. Nie wiem, dlaczego dzisiaj jedziemy taką drogą porąbaną. Jaką porąbaną? No taką brzydką, u nas krutową. Przecież zawsze ten tu się jeżdżę, już jeżdżę. No właśnie, dlaczego? Bo ja wolę objechać, nie jechać w korku. Ale jest, słuchajcie, upał. Niestety. Cały czas tak to już jest. Ja już tam nie mam nikogo, zostałem sam na świecie, zresztą wielu z was też zostało samych na świecie. A ja? Musisz myśleć o sobie. No a ja? Co ty? No mnie masz na świecie. No ale... Tylko ojcu i gadałaś i mamie i tacie. No tak, ty już wiele lat nie masz rodziców. Dlatego mówię, wszystko zależy od punktu wyjścia. No ja mam jeszcze na szczęście mamę. Wszystko zależy od punktu wyjścia. Trzeba się cieszyć, póki... A ten punkt wyjścia jest wszędzie, w każdej chwili. W każdej chwili każdy z nas ocenia to i patrzy, jak to wygląda. Nic, no trzeba, słuchajcie, żyć. Tak jak piszecie mi, ja muszę jakoś po prostu żyć. Ja staram się funkcjonować normalnie, wiecie, ja mam zajęcie, mam, na szczęście ja mam zajęcie, chociaż na jakiś czas odłożyłam wszystko, bo kotki mam, słuchajcie, ludzie przychodzą, piszą, przychodzą odwiedzać kotki, teraz też pomimo tragedii, ja w czasie, słuchajcie, organizacji pogrzebu wszystkiego musiałam przyjechać. Od mamy przyjechać, musiałam zaszczepić kotki, bo też ludzie czekają na te kotki, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić. Znaczy, każdy by to zrozumiał, ale ja nie chcę po prostu, bo ja wiem, jak to jest, jak się czeka na tego wymarzonego kotka. I każdy dzień zwłoki, no nie chciałam tego ludziom robić, więc też zaszczepiłam. I pomimo tego, że jechałam z łzami po prostu w oczach, bo to było... dwa dni po śmierci, więc dzień przed pogrzebem, w dzień różańca, no mówię wam, ale ja wtedy leciałam też na tabletkach uspokajających i jakoś tak mówię, muszę przeżyć po prostu ten czas, muszę zaszczepić te kotki, potem dam do kastracji i tak dalej i już jutro niektóre kotki są odbierane, też wczoraj była jedna rodzina oglądać kotki, teraz w sobotę też przyjeżdża, może w międzyczasie też ktoś przyjedzie, ja muszę działać. Ja muszę działać, bo ja nie mogę wszystkiego rzucić, bo to nie jest praca, w której, wiecie, ja sobie wolne wezmę, zwolnienie lekarskie, nie wiem, urlop wypoczynkowy, cokolwiek takiego. No niestety, to jest to, że to nie może być zostawione samo sobie. Ja muszę dbać o kotki, ja muszę robić wszystko i to jest dobre, bo ja mam zajęcie. Artur mnie pilnuje, jak naprawdę Artur mnie tak pilnuje. Ja się cieszę, że ja mam takiego tutaj anioła, stróża, który mnie pilnuje. Zresztą tata, myślę, że z góry i Czarny też mnie pilnują. Maci kotka, mam nadzieję, że też.
i mamy takich aniołów stróżów, że ja myślę, że damy radę, że po prostu damy radę i pomimo tego, że muszę sobie jeszcze popłakać, no bo muszę, jak wiecie, no gdzieś tam sobie coś pomyślę, no, no muszę jeszcze popłakać, no niestety, to trzeba wypłakać swoje, aż może już zabraknie tych łez, nie wiem, ale... Jak na zdrowiu podupadniesz, to wtedy będziesz przez... Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie. No i umarłym trzeba to żyć. Nie pomoże. No właśnie to chodzi o to, że ja wiem, że tata by nie chciał, żebym ja tak strasznie płakała. No, a bliski, myślisz, że ktoś z bliskich by chciał? No nie chciałby. No. No ale z drugiej strony, żeby to było takie proste, nie? To ja bym to z chęcią zrobiła, ale to nie jest takie, o, no, to ja nie się jest tak proste. Powiem, kto powie, że to o, nie będę płakać, nie będę myśleć, nie będę. Ale trzeba będę. Się starać. No staram się, ja się staram. A jak chcesz zostać mister tego, Olimpia? No musisz od razu staram zacząć od małych rzeczy, nie? Tak. Nie od razu od, wiesz, 100 kilo i oho. Tak, o, tutaj właśnie jedna z was też do mnie teraz pisze. No naprawdę mam od was tyle ciepłych, miłych słów, że naprawdę dziękuję, bardzo dziękuję. Będę się starała być na tym YouTubie, będę starała się nagrywać, to też jest dla mnie odskocznia. Myszka, bo co, ty powiedziałaś, dlaczego ci nie było? No wszystko powiedziałam. No. Wszystko powiedziałam, totalnie wszystko. Najpierw powiedziałam o czarnym. To jadą, nie wiem. Ci zastanawia. No a teraz mówię, będziemy działać w domu, znowuż remonty, robienia, ulepszenia, no muszę się, wiecie, jakby z tymi rzeczami muszę się, że tak powiem, też poukładać, to wszystko ogarnąć, bo naprawdę nie może tak być, żebym ja chodziła w koło, wiecie, przychodzą wyprawki w kartonach, legowiska, materace, wszystko, to zajmuje tyle miejsca, jakieś tam, wiecie, zabawki kupuję, nowe... jakieś tam tunele, rzeczy, pierdoły, tego jest tyle, że ja muszę to po prostu wziąć w jedno miejsce, żeby nie zwariować, nie? Po prostu chcę mieć porządek i już do tego teraz dorosłam, także jedziemy działać i będziemy na bieżąco. Ja wam będę pokazywać, właśnie przyjdę, szkoda, że wam przed nie pokazałam, ale to był jeden wielki bałagan, także to w sumie nie ma za bardzo co pokazywać. Pokażę wam przed i pokażę wam w trakcie, jak robimy i po. Ale bym sobie teraz tu wskoczyła. Ja nie mogę. Ale bym sobie wskoczyła. Dobra, zamówiliśmy u pana stolarza. Zapłaciliśmy. Odbiór w piątek. No ale nic, poczekamy. Teraz idziemy gdzieś na lody, bo już po prostu nie daję rady dalej. Kto ma jakiego masz człowieka? Zjedliśmy sobie w Carrefourze po dwa kaktuski. Taki jeden fajny smak nowy jest, taki cytrusowy na patyku i jeden w wafelku, rożek. A teraz jeszcze Artur poszedł do Biedronki po dużo lodów, bo tam daleko odbyliśmy, więc jakbyśmy dojechali, to by była kałuża z tych lodów, więc blisko domu po prostu poszedł po kaktuski, chyba kaktuski. Do Biedry. No, ja wam powiem, że zaczynam żałować, że nie poszłam do sklepu, bo tam przynajmniej jest klimatyzacja. Ale jest upał. Kurczę, myślałam, że dostaniemy te półki już na miejscu, bo to wiecie, tylko przecięcie trzech kawałków płyty, nie? I myślałam, że dostaniemy to na miejscu, albo tak po godzinie czy dwóch byśmy mieli odebrać, że jeszcze dzisiaj, ale dopiero za dwa dni. Szkoda, bo już myślałam, że będę układać. No ale trudno. Na weekend będą. A sobie jeszcze przez te dwa dni coś wymyślę do roboty, bo malować nie chcę, bo jest za duży upał. Za duży. Dobra, wróciliśmy i muszę wam tak z góry powiedzieć, że
Na pewno widzicie to po mnie, że ja nie mam dobrego humoru i że ja... No, nie mam jakiegoś super pozytywnego nastawienia i przez jakiś czas na pewno tak będzie, ale myślę, że to zrozumiecie, bo nie... Wiecie, czasami mogę się uśmiechać, robić tak zwaną dobrą minę do złej gry czasami, ale ja nie będę na siłę nic robiła. Tak jak będę czuła, tak będę po prostu robiła. Nic na, wiecie, za wszelką cenę, nic na siłę. Po prostu musicie też mi dać czas i tyle, tylko czas, więc musicie to zrozumieć, że przez jakiś czas nie będzie tutaj mega pozytywnie, ale Artur był w Biedronce i kupił jedno pudełko takich lodów, a jedno pudełko tych kaktusków, pewnie innych nie było. Bo to są te najbardziej popularne, ale tak naprawdę one się już nam trochę przejadły. Tam były takie fajne, inne w Carrefourze, ale tutaj pewnie nie było. I od razu trzeba je włożyć do zamrażalnika. Także to są takie. A te, tych jeszcze chyba nie mieliśmy, takich nie mieliśmy jeszcze. Smoothie, mango. Myślę, że też będą pyszne. Zaraz Wam pokażę resztę rzeczy, które kupiliśmy. A, to są w takich papierkach, no po prostu, nie? Dobra, ja je włożę. Do małego zamrażalnika włożę, nie? Ale daj te smoothie zjemy. Chcesz? Nie, nie chcę. Jednego takiego, jednego kredytu no. Chcesz? Myślę, że to jest coś wymagające. Ja? Ty jesteś wymagający. O, nie rozumiem, zjem dam w okno. Tu. Ja jestem tak już teraz zasłodzona. Ja zaraz pokażę, co jeszcze kupiłam. My musimy chyba tą myszę nalać na pupę, co? Ona się musi wziąć w łapy, bo... Tak to wygląda, kochani. Ziomar to ty? Dobra, także jeszcze w Biedronce Artur chyba mizerię będzie chciał. Albo tak do zjedzenia, nie wiem. Tak no nie, tak z tobą. Tak, ze mną. Chlebek taki. Chlebek jeszcze jeden. Taki, inny. W Carrefourze takie baterie. Zobacz, a co to jest? To jest jakiś mus. No nie czytałeś? Smoothie? Myślę, ty mnie nakłoniłaś do tego, żebym ja to kupił. Mnie z tobą nie było w sklepie. Słyszałaś? Nakłoniłaś do tego. Taką baterię, do jakiejś tam lampki. Ja tu sobie kupił cukrową cebulę. Nie wiem, czy wiecie, ale w Carrefourze ona była. Cukrowa cebula, to jest po prostu cebula, która jest słodka. Jak nie jedliście, to spróbujcie. Ma posmak cebulowy, ale jest słodką cebulą. To jest naprawdę dziwne zjawisko. Ale Arturowi bardzo zasmakowała. I jeszcze kupiłam sobie taki, bo mam taką, taki, ten mam, taką końcówkę tego mopa, ale nie miałam tego kijka. No i kupiłam sobie po prostu takiego mopa, no bo tak potrzebuję, wiecie, mamy tych pomieszczeń, a ja ciągle biegam z góry na dół ze wszystkim i po prostu bez sensu to jest, więc kupiłam sobie kolejnego mopa. To już jest chyba trzeci? Czwarty. Bo jest jeszcze Wileda, ta trójkątna, obrotowa. No i dobra. I... Ale wiecie, w każdym pomieszczeniu, na każdym piętrze musi być mop i musi być jeszcze w komórce. Także tam w tej wolierze, ja to na to mówię komórka, bo to zawsze była komórka taka na graty. Widzicie? No. Fajny taki, jest widać mocny. Dobra, także lecę coś zjeść. Przyszłam do ogrodu, to znaczy tutaj bliżej przy domu jestem i
biorę sekator i będę obcinała trochę takie te, co tu wystają z tych płotków i usunę mlecze tym Fiskarsa, tym przyrządem do chwastów i takie mam zajęcie na wieczór. I jeszcze zapomniałam Wam dodać, że odkurzyłam, zmyłam podłogi, umyłam 3 okna i czekam do dnia jutrzejszego, nie? No, żeby jakoś czas zleciał, a jutro o 9:00, pomiędzy 9:00 a 10:00 przyjeżdża jedna rodzina po kotka, potem o 18:00 druga rodzina po kotka, więc jutro będę miała co robić, więc jutro się nie martwię. No, ale dzisiaj chciałam tutaj przed domem coś porobić, wiecie, bo siedzieć nie do końca umiem. Nie umiem i nie lubię. No i tak sobie wymyśliłam. A, i w ogóle to jeszcze muszę tego lata ten płotek lamelowy tutaj pomalować, więc mam co. O, pytacie o Rudego. Proszę bardzo. Jedna z Was pytała w wiadomości prywatnej o Rudego. Proszę bardzo. Rudy! Cześć, nie wchodź na stół. No, także Rudy ma się dobrze. Wszystko jest ok. No cześć, kochani. Jest 24:10. To znaczy, no 10 minut po północy jest. Ja się narobiłam jak wół. To znaczy, wiecie, narobiłam. No, dopracowałam się trochę, no. Wiecie, jeszcze w ogrodzie zaczęłam odchwaszczać i przycinać żywopłot i jeszcze tam stół myłam i jeszcze zamiatałam i jeszcze wzięłam węża i podlałam kwiatki. I wiecie, przyszłam do domu. Wzięłam prysznic, jeszcze mam włosy troszeczkę mokre. Dałam wszystkim kotkom jeść. I usiadłam i zobaczyłam te wszystkie komentarze od Was. Tak się poryczałam znowu. Dostałam tyle od Was komentarzy, tyle wiadomości dzisiaj, tyle wszystkiego. I z mojego punktu widzenia, wiecie, dla mnie moja aktualna tragedia jest największa, nie? Ale jak przeczytałam Wasze historie, niektórzy nawet mieli takie sytuacje, że rodzice odeszli praktycznie w jednym czasie, tak? Jedna z Was pisała, że po 19 dniach. Najpierw zmarł jeden rodzic, a po 19 dniach drugi. W ogóle nie mam słów. W ogóle dziękuję za to, że może dzielicie się swoimi też historiami. Ja wiem, że żeby mi po prostu dodać otuchy, nie? Ja to wiem. Dziękuję, bo wiem, że to po to, żeby mi było lżej. I piszecie różne rzeczy właśnie, żeby mi było lżej, żeby mi było łatwiej. I też piszecie właśnie o swoich zwierzątkach, które odeszły. I o zwierzątkach, które żyją i boicie się, że odejdą. I taki, słuchajcie, jest nasz los. Takie jest życie.
ale i tak wydaje mi się, że dzisiaj byłam dzielna. Ale to chyba dlatego, że sobie dzień zawaliłam od rana do nocy, że już bardziej się nie da. Już pisałam jednej z was, że właśnie wiecie, jak w ciągu dnia, jak się coś robi, cały czas się jest jakieś zajęcie, no to wiadomo, jest jakoś tak myśli się i gdzieś tam już łzy napływają do oczu, ale właśnie wieczorem, jak już nic nie mam do zrobienia, a właściwie mam, tylko że już w końcu należy iść spać, to wtedy się robi jakoś tak. Najgorzej mi jest, jak sobie pomyślę, że ja już taty nigdy nie zobaczę. Najgorszy moment, jak sobie to uświadomię. Że już nigdy go nie zobaczę. No chyba, że po śmierci mojej się spotkamy. Wierzę w to. Nie wiem, czy jest w ogóle to możliwe, żeby to zaakceptować, wiecie? Pogodzić się z tym. Wydaje mi się, że nie. To jest tak trudne. To jest tak straszne. Ta świadomość, że już się nie zobaczy tej osoby. I ja wiem, że dla taty stało się lepiej, bo już go nic nie boli, już nie cierpi, już mu nic nie dolega. Ale to, co czują te osoby, które zostały tutaj na ziemi, to nie jest naprawdę fajne. Ale też wiem, że nie ma po prostu innego wyjścia, jak się z tym pogodzić. Znaczy, ja się chyba z tym nigdy nie pogodzę, ale zaakceptować muszę, bo nie ma innego wyjścia. No a niestety jeszcze długo raczej będzie mnie
prześladował smutek. I mam nadzieję, że coraz rzadziej. I że coraz rzadziej będę płakać, ale wiecie, często jak tak właśnie sobie myślę, że już tatę nie zobaczę. To się naprawdę staram przestać płakać, bo ja wiem, że on by nie chciał. Ja wiem, że jemu też jest smutno, jak patrzy na mnie i widzi, że ja płaczę. Ale z drugiej strony, nie wiem, jak nie płakać. Po prostu nie wiem, jak nie płakać. Za każdym razem wydaje mi się, że już nie mam łez. Ale jak widać, mam. No i tak widzicie. Minął kolejny dzień. No i pomimo tego, że minął kolejny dzień, to wcale nie jest lepiej. A jutro muszę szybko wstać wcześniej. Bo wyprawki już przygotowałam, ale wiecie, jeszcze będę musiała siebie trochę ogarnąć, bo ja po prostu wyglądam ostatnio jak, no zresztą jak ja mam wyglądać, nie? Jak ja mam ciągle po prostu łzy w oczach i czuję się jak się czuję i tak się staram, wiecie, jakoś, nie wiem czy się staram, tylko po prostu pewne rzeczy robię automatycznie. W ogóle włosy to już mam, nie, w ogóle tragedia jest ze mną. Ale to nic, przyjdzie czas, to się ogarnę chyba, nie? Albo chociaż może po części. Mam jeszcze mokre włosy tutaj, widzicie? No. Mówię wam. Ja się tak wzruszyłam, jak zobaczyłam te komentarze wszystkie od was, te wszystkie wasze historie, to co piszecie do mnie. Tak po prostu. Ja czytałam i nie mogłam czytać, bo tak mi łzy kapały, że po prostu nie jestem w stanie wam wszystkim odpisać w ogóle. Wiecie, stwierdziłam, że nie będę odpisywała, bo nie chcę kogoś wyróżniać, a kogoś nie, że komuś odpiszę, a komuś nie. Ale naprawdę każdy jeden komentarz przeczytałam, każdy jeden. I dziękuję wam naprawdę. I widzicie, no myślałam, że już dzisiaj nie będę płakać, bo się cały dzień się trzymałam. Już miałam takie momenty, że wiecie, że już, ale się jakoś powstrzymałam, nie? A tu widzicie. Ale to już, można powiedzieć, że to nie już jest dzisiaj, tylko to już jest jutro, nie? W sensie, że kolejny dzień. Także można powiedzieć, że wczoraj nie płakałam. Ojejku, żeby ten czas jakoś szybciej zleciał i żeby mi było już jakoś łatwiej, lżej. Dobra, kochani, uciekam. Mam budzik nastawiony, muszę jutro szybko wstać, także kładę się, bo wiecie, znowu zaraz mi głowa zacznie boleć. No i to jest właśnie to, że tak jak wam mówiłam, nie wiem w jakim stanie będę nagrywać, w jakim stanie będę
Jak się będę czuła, jak... No ale widzicie. Właśnie tak to wygląda. Na razie. No, dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Ja idę spać. Wyłączam światło i może zasnę jakoś. Ale powiem wam, że w nocy budzę się 100 razy, nie? Mało nocy przez te 2 tygodnie, od kiedy tata zmarł. Miałam takich, że spałam. Tak wiecie, że spałam, spałam. Nie wiem. Może źle, że przestałam brać te tabletki na uspokojenie, ale z drugiej strony to też nie jest wyjście, nie? Zobaczę, jak będzie dalej. Najwyżej może sobie będę na noc coś brała. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.